Hej, w najnowszym wydaniu Student News witają Was Piotr Łukaszew i Magdalena Churko. Show sesji trwa, dlatego przygotowaliśmy dla Was porcję najświeższych informacji, które choć na chwilę oderwą Was od świata książek, notatek i nieprzespanych nocy. A w dzisiejszym wydaniu dowiecie się, dlaczego w tym roku bal rektora będzie wyjątkowo gorący. Poznacie osobistości, które przybyły na imprezę przebierające w klubie GAFA. Zobaczycie kulisy wielkiej wrocławskiej bitwy na Śnieżki. A także czekają na Was zapowiedzi najważniejszych materiałów tego tygodnia. Amy Winehouse, Audrey Hepburn i Rysie Krydiel we Wrocławiu? Niemożliwe. Ha, a jednak możliwe. Ożyli? Nie do końca, ale myślę, że Konrad Sienkiewicz i Marcin Nienartowicz wyjaśnią nam to najlepiej. Cześć, witamy Was z klubu GAFA, gdzie przed chwilą gwiazdy spadły na ziemię. Wejdźmy i sprawdźmy, co się dzieje. Dokładnie. Mimo że martwi zbierali pieniądze na kuźnię art, nie byli zbyt przychylni żywym. Udowodnił to już pierwszy z nich. Oto przed nami wysłannik ciemnej strony mocy, jeden z konstruktorów Gwiazdy Śmierci. O wielki imperatorze, powiedz nam, kiedy zamierzacie zniszczyć ziemię? Niedługo, dopinam wszelkie szczegóły. Dziękuję. Pomimo naszych usilnych starań, kobiety nie były za bardzo przyjazne. Audrey, jak się bawisz? Fantastycznie. Powiedz, czy kolacja ze śniadaniem wchodzi w grę? Śniadania to ja jem tylko u Tiffany'ego. W klubie spotkaliśmy również Maryję, która pomimo swoich 2000 lat jest wciąż piękna i młoda. Przepraszam, Maryjo. Spadaj. Maryja, jak zwykle zawsze dziewica. Jak w każdym stadzie znalazła się również czarna owca, która zamieniła z nami dwa słowa. Słuchaj, Rysiek, ale ty powiedz mi tak szczerze, jaki ty dżem lubisz najbardziej? Truskawkowy, z domieszką bluesa. Aha! Swoją obecnością zaszczycił nas także wielki aktor, ale chyba wyraźnie nas nie polubił. Jak to jest być ponownie wśród żywych? Świetnie się bawisz, powiedz? Charlie jak zwykle wygadany. Nie wszyscy cały czas bawili się w klubie. Poszliśmy to sprawdzić. Amy, powiedz nam, czego szukasz w tym śniegu? Trawy. Pierwszego pierwiastka wiosny. Aha. Ponownie wróciliśmy do środka, aby zobaczyć, czy goście za bardzo nie zesztywnieli. Gwiazdy jak zwykle błyszczały i na parkiecie ruszały się całkiem żwawo. Jak widać, martwi nas nie chcą. Dostaliśmy tyle koszy, że z powodzeniem moglibyśmy wygrać mecz NBA 30 punktami. Idziemy stąd, nic tu po nas. Jaki jest najlepszy sposób na oderwanie się od nauki? Wyjść z domu. Taki plan powzięli studenci z organizacji Best Wrocław, którzy w ubiegłą niedzielę postanowili stawić czoła reszcie świata i stoczyć bitwę na Śnieżki. Wiktoria Matyja. Do każdej bitwy należy przygotować się starannie. A więc przede wszystkim kilkanaście przysiadów i pompek oraz zestaw pomniejszych ćwiczeń fizycznych. Prawdziwi twardziele nie zawahają się użyć truskawkowego błyszczyka do ust, który doda im prawdziwego blasku. Teraz bitwę czas zacząć. Bitwę, którą w środku zimy zorganizowali studenci Best Wrocław. W Krakowie mają pillow fight, taką akcję flashmob, gdzie w maju gdzieś tak biją się na poduszki. No i to była naszą inspiracją. Chcieliśmy zrobić coś podobnego, ale nie tego samego. Stwierdziliśmy, dobra, zróbmy bitwę śnieżną. Tak powstała bitwa śnieżna 3 lata temu i w tym roku powtórka robimy, bo w końcu wpadł zajebisty śnieg. Wojownicy podzielili się na dwie grupy. Tą z Politechniki i resztą świata. Wynik zasadniczo przesądzony był od samego początku. Kto wygra? No a jak to, kto my? Studenci z Politechniki Wrocławskiej logistycznie i sprzętowo prezentowali się godnie. Z prognozowaniem zwycięstwa nie mieli problemu. To jest najlepsza drużyna na świecie. Można zobaczyć, jest więcej czerwonych niż reszty świata, więc nie ma opcji. WR na bank. Bitwa składała się z trzech etapów. Należało zdobyć flagę przeciwnika, wkroczyć na pole walki wroga oraz stoczyć ostateczną bitwę, którą w krótkich żołnierskich słowach tak należy podsumować. Uniwerek i reszta świata dostała w dupę, Politechnika jak zwykle zwyciężyła. Cała zasługa jest po naszej stronie. Dziękujemy władzom uczelni za to, że nas tak dzielnie dopingowała. I sponsorom, tak jest, sponsorom śniegu, telewizji Styk i w ogóle wszystkiego najlepszego wszystkim studentom. Udowodniliśmy, że jest tylko jedna uczelnia. Jest tylko jedna słuszna uczelnia, a żółty śnieg
się lepiej, lepiej. A że studenci Politechniki to bitny ród, grom i zabawom towarzyskim na śniegu jeszcze długo nie było końca. Przegrałam! Pasja, talent i poświęcenie. To trzy cechy dobrego tancerza. A że dobrych tancerzy nie brakuje w Studenckim Klubie Tańca Towarzyskiego Iskra? Przyjrzymy się wyzwaniom, z którymi zmagali się w roku 2012. Nauka tańca jest bardzo trudną formą. Przy tej formie nauki pracuje wiele zmysłów. Nie tylko wzrok, nie tylko słuch. Pracuje po prostu całe ciało. Studencki Klub Tańca Towarzyskiego Iskra podsumował ostatni semestr wielką galą. Wydarzenie miało formę turnieju, który sprawdził umiejętności członków klubu. Pary prezentowały walce angielskiego, pary prezentowały rytmiczną czaczę, prezentowały jive'a, prezentowały sambę, prezentowały bardzo trudny taniec, jakim jest foxtrot. Członkowie klubu dzielą się na trzy grupy zaawansowania. Wszystkie spotkały się na parkiecie podczas turnieju. Ten turniej służy głównie takim celom, żeby osoby, które zaczęły przygodę z tańcem, tak trochę bardziej intensywnie, pokazały po raz pierwszy to, co potrafią. I to jest, ma dwojaką rolę. Pierwszą, żeby pokonały własną tremę, a drugą, żeby to był taki bodziec, który sprawdza ich umiejętności, który weryfikuje to, czego się nauczyły. Zostaliśmy pierwsze miejsce w kategorii jive'a i cha-cha oraz trzecie miejsce w kategorii samba i czwarte miejsce w kategorii walca angielskiego. Klub jest otwarty dla wszystkich studentów, chętnych zaznajomić się z tajnikami sztuki, jaką jest taniec. Członkiem naszego klubu może zostać każdy. Wystarczy uzupełnić deklarację, która znajduje się na naszej stronie i jedyne co po uzupełnieniu deklaracji trzeba zrobić, to po prostu przyjść na zajęcia i dobrze się bawić. Jak powiedział święty Augustyn, ucz się tańczyć. W przeciwnym razie nie będą aniołowie wiedzieć, co z tobą począć, człowiecze. Dni otwarte Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej to świetna okazja, by przyjrzeć się bliżej nowym formom twórczości aktorskiej. Tak i z pewnością nie zabrakło dzięki studentom, którzy zaprezentowali swoje prace dyplomowe. A że studentom nie brakuje fantazji? Zobaczcie sami. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna po raz pierwszy zorganizowała Dzień Kierunku Reżyserii Teatru Lalek. Publiczności zaprezentowano wyróżniające się prace dyplomowe. To spotkanie jest organizowane głównie dla ludzi zainteresowanych bezpośrednio obejrzeniem spektakli, dlatego że widzą aktorów i reżyserów i mogą ich zaprosić do teatru. Jednym z przedstawień była Miłość do trzech pomarańczy. Czarna komedia dla dzieci w reżyserii Katarzyny Donner. Zrobiliśmy fajny spektakl. Było to zadanie jako takie zaliczeniowe. Udało nam się zrobić coś fajnego i jestem zadowolona. Jednym z oryginalniejszych przedstawień był Al-Araf w reżyserii Agnieszki Mielcarek. U niej zamiast lalek zagrały kamienie. Teatr lalek jest o wiele szerszy, czyli to jest teatr formy, teatr plastyczny. My tu mamy wszystko, moim zdaniem jest bardzo w formie, są formy plastyczne, kamienie, to są nasze lalki tak naprawdę. Więc myślę, że myślenie o nas jak o aktorach czy reżyserach, którzy grają zawsze klasycznymi lalkami, jest trochę błędne. Na Wydziale Lalkarskim eksperymentują nie tylko polscy studenci. Alma przyjechała do nas z Norwegii w ramach programu Erasmus. Tylko kobieta i mężczyzna. Jabłki i coś między nimi. Czyli to jest wszystko. I to był jakiś eksperyment z przedmiotami i z ten temat. W Dniu Kierunku Reżyserii Teatru Lalek zaprezentowane spektakle powstały we współpracy PWST z wrocławskimi uczelniami artystycznymi. A my zapraszamy na nasz kanał YouTube, gdzie znajdą się wywiady między innymi z reżyserkami wydarzenia. Co ma wspólnego rektor i gorące argentyńskie rytmy? Okazuje się, że dużo, bo w tym roku bal rektora odbędzie się pod hasłem tango argentyńskie. Kadra profesorska Politechniki Wrocławskiej pilnie trenuje pod okiem trenerki Studenckiego Klubu Tańca Towarzyskiego Iskra. Będzie się działo. Krzysztof Połosak, nasz operator kamery, na parkiecie w towarzystwie dyplomowanej nauczycielki tańca pląsają w rytm tanga argentyńskiego. To ani chybi przygotowania do 11 balu charytatywnego rektora Politechniki Wrocławskiej. Impreza upłynie właśnie pod hasłem Tango Argentyńskie. Jest cel główny, aby bal rektorski również mógł
pocieszyć oko uczestników tego balu tym, że niektóre pary może 2-3 kroki robią w sposób profesjonalny. W tym roku tradycyjnie podczas balu zostaną zlicytowane rozmaite przedmioty, m.in. reprint Konstytucji 3 maja oraz pióro i długopis marszałka Sejmu Ewy Kopacz. Będzie również podarunek od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. A to wszystko dla poprawienia komfortu życia i nauki studentów niepełnosprawnych na Politechnice. Przede wszystkim chciałem podziękować rektorowi i władzom Politechniki, że ten bal ma taką ideę, taką misję. Bo oprócz tego, co też ma oczywistą swoją wartość, tych zebranych pieniędzy, które wspierają szczególnie uzdolnionych i pracujących studentów, ważna jest bardzo ta idea, która przy takiej okazji dociera do wielu ludzi kształtujących opinię społeczną we Wrocławiu. Politechnika to uczelnia przyjazna dla studentów niepełnosprawnych. Dla tych z dysfunkcją wzroku uruchomiono na przykład pracownię tyfloinformatyczną o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Dlatego też osoby niepełnosprawne chcą na PWR studiować. Ze 115 studentów, których mieliśmy w roku 2005, w tej chwili liczba sięga blisko 500. A zatem te wszystkie działania, które są w Politechnice Wrocławskiej robione na rzecz studentów niepełnosprawnych, przynoszą jakieś konkretne rezultaty, bo coraz więcej tej młodzieży wkracza w mury uczelni. A wracając do tanecznych przygotowań. Będę musiał sobie tango przypomnieć i chyba to zrobię, choć zawsze rozpoczynał się walcem. Nie omieszkamy sprawdzić. Do zobaczenia na balu. A już wkrótce u nas. O kierunkach zamawianych na Politechnice Wrocławskiej, o stypendiach ministra dla studentów i doktorantów naszej uczelni i o wielkim powrocie wrocławskiej legendy, czyli zespołu Vincent. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień na kolejne Student News. Trzymamy kciuki za wszystkich sesjowiczów. Trzymajcie się, do zobaczenia.